Nastoletnie umysły są fascynujące, chłoną wiedzę i doświadczenia jak gąbki, ale jednocześnie narażane są przez to na wiele niebezpieczeństw, z depresją włącznie. Tak jak pokazują statystyki, depresja u młodych osób, u młodzieży w tym takim kryzysie tożsamościowym też występuje. Natomiast jest to o tyle trudne diagnostycznie, że mamy problem w rozróżnieniu, czy to jest już depresja, czy to jest jeszcze ten taki naturalny etap rozwojowy, gdzie trochę tych takich negatywnych emocji się mimo wszystko pojawia. Dopóki jest ich niewiele, nie ma powodów do obaw, ale brak pewności siebie, presja kolegów i koleżanek czy niekończąca się pogoń za ideałem mogą na młodego człowieka wywrzeć bardzo negatywny wpływ. Nie każdy czuje taką presję, bo tyle przecież zdjęć jest w internecie, na jakichś profilach, portalach społecznościowych, więc każdy z nas pewnie czuje taką presję, ale nie należy się raczej tym przejmować, tylko być samym. W teorii wydaje się to proste, ale w praktyce często bywa zupełnie inaczej. Stąd zorganizowane w Jastrzębskim Urzędzie Miasta spotkanie z psychologiem. To właśnie na barkach tych młodych ludzi, ich rodziców i bliskich spoczywa ciężar bycia swoistym lekarzem pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących psychicznego wsparcia. No nie będzie to pedagog, nie będzie to psycholog szkolny, natomiast ważnym dlatego jest zwiększanie tej takiej ogólnej świadomości społecznej, żeby ci młodzi ludzie też wiedzieli, że jeżeli ich koleżanka czy kolega przez jakiś tam dłuższy czas jest po prostu smutny, jest zdołowany, nie ma z nim takiego kontaktu, jaki był, żeby to zgłaszali. To żaden wstyd, a korzyści mogą zmienić czyjeś życie. Z kolei życie tych osób od niedawna jest z pewnością nieco łatwiejsze. Wszystko za sprawą tego białego busa. To niektóre dzieci są, nie mają przewozu. I bardzo się przyda. Ciężko dojechać niektórym dzieciom. A jak był ten stary przewóz, to on się cały czas psuł i po prostu jak była możliwość, to mnie tata przywoził albo opiekunki mnie przywoziły. A tak większość czasu, jak na przykład była zima czy taka nieodpowiednia pogoda, to po prostu w domu siedziałem, bo nie miałem jak dojeżdżać. Teraz podopieczni Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych dojechać na zajęcia mają już czym, a co więcej, nowy środek transportu zapewni im sporo nowych możliwości. Możemy wyjechać do kina, do teatru, do parku, więc żeby w ogóle mogli korzystać z naszego życia, po to jest potrzebny autobus, tak samo jak potrzebny jest im wózek inwalidzki, do przemieszczania się, więc my korzystamy właściwie cały czas. Gdzieś dalej, może do parku, czy tam do tej groty solnej, myślę, że latem głównie będziemy jeździć na wycieczki. To nie pierwszy tego typu pojazd zakupiony z miejskiego budżetu na potrzeby osób borykających się z niepełnosprawnościami. Drugi przekazujemy do Zakładu Aktywności Zawodowej, warsztaty terapii zawodowej również otrzymały taki autobus i to jest kolejny, trzeci w ciągu 2 lat w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych. Jego zakup kosztował blisko 290 tysięcy złotych. Budżet obywatelski jest odpowiedzią na narzekania tych, którzy mówią: u mnie na osiedlu czy sołectwie to nic się nie dzieje. Dziać się będzie, jeśli znajdzie się ktoś, kto powie, co konkretnego miałoby się tam dziać. Mieszkańcy Jastrzębia decydują o dużych środkach. 1,5 miliona to jednak kwota, za którą można już coś zbudować. Wprawdzie na każdym osiedlu i sołectwie to są kwoty zróżnicowane, ale to mieszkańcy wiedzą, co najbardziej jest w danym miejscu w lokalnej społeczności oczekiwane. Co do zasady, ograniczenie pomysłu na inwestycje jest tylko wyobraźnia wnioskodawcy i zdrowy rozsądek co do wielkości i ceny inwestycji. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę budowy chodnika, budowy placu zabaw, różnych innych mniejszych obiektów, czy choćby siłownie, aktywne place zabaw dla dzieci na osiedlach. Pomysłów może być bardzo, bardzo dużo. Wszystko zależy od kreatywności mieszkańców i od potrzeb, jakie są. Nam bardzo zależy na tym, aby udział mieszkańców był coraz większy. Wnioski można składać do 15 kwietnia zarówno osobiście w Jastrzębskim Magistracie i u zarządców dzielnic i sołectw, a także elektronicznie na adres budzetobywatelski@jastrzebie.pl. Do końca kwietnia każda pracująca osoba jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe za 2017 rok. Dla wielu to stresujący obowiązek, ale poprzez jego realizację można wspomóc osoby potrzebujące wsparcia. Wystarczy przekazać 1% swojego podatku na rzecz jakiejkolwiek organizacji pożytku publicznego. 1% wydaje się niewielką kwotą, lecz jak mówi stare przysłowie, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Tylko na terenie Jastrzębia-Zdroju takich organizacji jest kilkadziesiąt. Warto więc zastanowić się nad
wsparciem jednej z nich. Co ważne, takie same możliwości daje tradycyjne składanie dokumentów w Urzędzie Skarbowym, jak i wypełnienie ich drogą elektroniczną. A na koniec jeszcze zaproszenie w marszowym rytmie. Już 26 marca w Jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Spektakl Trąbo Nasza Wrogom Grzmi, naszpikowany narodowymi pieśniami, tańcami i wierszami, ma być hołdem dla stuletniej historii niepodległości naszego kraju i 73. rocznicy wyzwolenia Jastrzębia-Zdroju. Wstęp na koncert jest bezpłatny.